dzisiejszym odcinku historia mega kombajnu Tribine oraz jego twórcy Bena Dillona. Ben Dillon, I'm general manager of Tribine Industry. Poznajcie rolnika, który nie chodzi na żadne kompromisy, jeśli chodzi o wydajność, i jest w stanie poświęcić całe lata pracy oraz tysiące dolarów, aby doskonalić swój projekt kombajnu idealnego. Poznajcie gościa, który nie boi się rzucić rękawicy największym na świecie koncernom produkującym sprzęt rolniczy i który sam tworzy sobie nowy segment na rynku dla swoich maszyn. Zapraszam na materiał. Jakieś 2 lata temu, gdy właściwie dopiero co zaczynałem działać na YouTube, stworzyłem taki krótki filmik na temat mega kombajnu Tribine, który jak do tej pory jest najchętniej oglądanym materiałem w historii tego kanału. Z uwagi na to, iż minęło już od publikacji tamtego filmu trochę czasu, to pomyślałem, że wypadałoby temat odświeżyć i sprawdzić, jak potoczyły się dalsze losy tego projektu. Oraz tak przy okazji opowiedzieć wam coś więcej na temat tego, jak w ogóle doszło do powstania tej maszyny, bo jest to sama w sobie dość ciekawa historia. Zanim jednak zaczniemy, to standardowo chciałbym was zaprosić do dołączenia do naszej grupy facebookowej Mechanizatorzy Mateo 780 oraz także do sprawdzenia naszego nowego forum mechanizatorów pod adresem forum.mateo780.pl. A tymczasem jeśli łapka w górę oraz sub z dzwoneczkiem już zostawione, przechodzę już do tematu dzisiejszego odcinka. Tak naprawdę historia Tribine sięga zdecydowanie dalej niż mogłoby się wydawać i jest o wiele bardziej skomplikowana niż mi się na początku, kiedy nagrywałem poprzedni filmik, wydawało. Zacznijmy więc najlepiej jak zwykle od samego początku. Wszystko zaczęło się od tego, że niejaki Ben Dillon, farmer z okolic miasteczka Logansport w stanie Indiana, miał w czasie żniw dość spory problem z logistyką i transportem zboża z pól na magazyny. Otóż problem był taki, że działki, jakie obrabiał Dillon, były na tyle duże, że kombajn zapełniał zbiornik jeszcze zanim przejechał z jednego końca na drugi. Chyba nie trudno to sobie wyobrazić, zwłaszcza, że pola w tej okolicy są faktycznie dość duże i do tego we większości prawie kwadratowe. Z góry wygląda to niemal jak oryginalna mapa do Farming Simulatora. Dodajmy do tego, że w gospodarstwie Bena Dillona taki minimalny plon kukurydzy na ziarno z hektara to około 13-14 ton, co jest zasługą dość wilgotnych terenów. No i teraz chyba już nikogo nie powinno dziwić, dlaczego logistyka w takim gospodarstwie może być problematyczna. Mamy bardzo wysokie plony, wielkoobszarowe pola oraz do tego jeszcze podmokły teren. Generalnie Ben starał sobie z tym radzić konwencjonalnymi sposobami, z wykorzystaniem wozów przeładowczych i podstawianych po dwóch krańcach pola ciężarówkach. Mimo tego było to dosyć problematyczne, bo ciągniki z przyczepami przeładowczymi również potrafiły się zakopać, trzeba było się z nimi też sporo najeździć po polu, a dodatkowo potrzebni byli jeszcze traktorzyści, którzy te zestawy będą obsługiwać. Są to problemy doskonale znane większości rolników, nie tylko tych amerykańskich, ale także i europejskich, natomiast na ogół większość z nich akceptuje te niedogodności. Ale nie Ben Dillon, który postanowił rozwiązać swój problem, nie szczędząc na niego środków. Wpadł on na pomysł, aby zwiększyć zdolność załadowczą kombajnu, początkowo przez stopniowe powiększanie objętości zbiornika, jednak gdy i to okazało się za mało, postanowił zintegrować kombajn z przyczepą przeładowczą. I tak oto powstała pierwsza tego typu hybryda, wyposażona w to ciekawe gąsienice zamiast kół. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że było to dość logiczne posunięcie. Gąsienice w trudnym terenie powinny dawać sobie radę lepiej od kół, ale okazuje się, że nie w tym przypadku. Po pierwsze, wózek na gąsienicach osadzony był zbyt nisko, przez co wystarczyło, aby tylko lekko zapadł się w grząskiej ziemi i już cała przyczepa się działa. Druga sprawa była taka, że przyczepa stawiała bardzo duży opór na uwrociach, przez co łatwo było ją zatopić. Z tego też powodu dość szybko zrezygnowano z wózka gąsienicowego na rzecz sprawdzonego wózka osadzonego na pojedynczej osi i dużych kołach. To rozwiązanie sprawdziło się już o niebo lepiej. Kolejną rzeczą był sposób wyładunku. Ben Dillon w swojej pierwszej konstrukcji postawił przede wszystkim na wydajność, dlatego też zamiast klasycznego podajnika ślimakowego zastosował w swoim wozie przenośnik łopatkowy, który na papierze oferował większą przepustowość. Szybko jednak okazało się, że jest to dosyć problematyczne rozwiązanie, dlatego też zmieniono je na stary, dobry, klasyczny przenośnik ślimakowy. W kolejnych latach Ben Dillon nie zaprzestawał rozwijania swojego pomysłu. Powstawały kolejne wersje, bazujące na coraz to nowszych kombajnach,
we większości specjalnie przerobionych KSIH Axial Flow. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, przeróbka niosła za sobą brak możliwości zbierania słomy i konieczność używania rozdrabniacza. Jednak akurat to nigdy nie było dla naszego konstruktora priorytetem. It holds 1,000 bushel, a semi load. So with a 12 row corn head you can go 1.4 miles between dumps or several acres of soybeans and wheat. I tak powoli dochodzimy do Tribine. W pewnym momencie Dillon zdecydował się na kolejny, jeszcze odważniejszy krok. Postanowił zbudować kombajn, wykorzystujący jego patenty oraz wprowadzić na rynek tak, aby był dostępny także dla innych rolników. Prace nad konstrukcją Tribine ruszyły już na początku lat 2000. Maszyna konstruowana była na bazie amerykańskiego kombajnu Gleaner S77, z którego pochodzić miał niemal cały przód. Pierwsza wersja Tribine wyposażona była w silnik Akko Power o mocy 370 koni mechanicznych. Tylna część kombajnu, będąca gigantycznym zbiornikiem, była w stanie pomieścić aż 27 ton ziarna, którego rozładunek mógł odbywać się z maksymalną prędkością 13,5 tony na minutę. Pomimo tych imponujących wyników, szybko okazało się, że to nie wystarcza. Kombajn był przede wszystkim za słaby i w dalszym ciągu jego wąskim gardłem był system omłotu zbyt małego Gleanera S77. Ben Dillon wraz ze swoim zespołem postawili więc na autorskie rozwiązanie i opracowanie własnego systemu omłotu opartego o klasyczny, znany z kombajnów Axial Flow rotor wzdłużny. Dodatkowo podjęto decyzję o zmianie jednostki napędowej. Kolejna wersja Tribine miała już być wyposażona w aż dwie jednostki napędowe produkcji Cummins o łącznej mocy 600 koni mechanicznych. Pierwszy sześciocylindrowy, turbodoładowany motor o pojemności 6,7 litra służyć miał wyłącznie do napędu układu jezdnego, drugi natomiast, 9-litrowy, odpowiadać miał za napędzanie zespołów roboczych. Potężna maszyna, dwa silniki, więc i również zbiornik paliwa musiał być ogromny, aż 1900 litrów, co miało ponoć wystarczyć na 24 godziny nieprzerwanej pracy. I tak dochodzimy do najnowszej generacji. Od poprzedniej wersji Tribine nie zmienił się jakoś bardzo. Nowy Tribine T1000 to przede wszystkim ulepszenia pod względem mechanicznym, typu nowe, bardziej wytrzymałe przekładnie, czy lekko zmieniona konstrukcja zbiorników paliwa. Dużą zmianą jest wprowadzenie możliwości jazdy równoległej, czyli tak zwanego psiego chodu. Moc silników została podniesiona do łącznie 650 koni mechanicznych. Zbiornik na ziarno w dalszym ciągu mieści lekko ponad 35 tysięcy litrów. Co ciekawe, pomimo swoich gabarytów, maszyna jest zaskakująco zwinna za sprawą łamanej konstrukcji oraz skrętnych osi i przy okazji też bardzo szybka, bo w transporcie jest w stanie osiągnąć niemal 50 km na godzinę. I oto cały Tribine Anno Domini 2019. Projekt rozwija się nadal, a pierwsze kombajny trafiły już do rolników. Jednym z pierwszych klientów okazała się firma Garretson Brothers z okolicy Copeland w stanie Kansas. Na przyszły rok Ben Dillon ma plany dostarczyć na rynek aż 10 nowych egzemplarzy kombajnu Tribine. Czy mu się to uda, to się okaże. U nas w Europie kombajnu Tribine raczej za szybko nie zobaczymy, bo pomijając kwestię, czy byliby na niego jacyś chętni, to niestety kombajn swoimi gabarytami nie spełnia kompletnie żadnych norm obowiązujących tutaj na starym kontynencie i nie mógłby być dopuszczony do ruchu. I to by było wszystko na dziś. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie pod tym filmem łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby mieć pewność, że nie przegapicie żadnego kolejnego filmu na moim kanale. Dołączajcie też do naszej grupy facebookowej Mechanizatorzy Mateo 780 oraz wpadajcie na nasze nowo powstałe forum mechanizatorów pod adresem forum.mateo780.pl. A ja tymczasem się z Wami żegnam, dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku na moim kanale.